No to słuchajcie, zaczynamy dzień ostatni. Piękny poranek. Co? Dotarliśmy na miejsce docelowe. Kiełbasę. Coś niesamowitego, co ta dziewczyna ma farta. Mazuza w końcu bierze branie, proszę, muszę jej pomóc. Słuchajcie, ale zbliża nam się potworna pogoda. Branie w strugach deszczu. Witam was po ogromnej ulewie, która nas spotkała. Miałem właśnie, słuchajcie, dwa brania w tym samym czasie. I Wierenia, chodź tutaj. Patrzcie się na ten, na sam wąsik. No to Wierenia ma swoją rybkę. Może nie jest to 10 plus, może nie jest to 8, może to nie jest 9. Ale cieszy, bo jest więcej niż. No. Proszę. Zjaj, zjaj. Proszę. Oj. No to słuchajcie, zaczynamy dzień ostatni naszej wyprawy. Takim oto braniem. Renia holuje. Będzie miała swoją rybkę. No. Co powiesz, Renia? Co? Chcę branie. No i masz. Pięknie zaczyna się ten dzionek. Proszę. Spokojnie, spokojnie, Renia. Spokojnie. Daj Bastianek podbierak do wody. Daj. Pomożesz mi tutaj. Trzymaj z tyłu, czekaj. No, golas. Silna, silna. No, 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 czekaj. Ach, mamy pięknie. 8 rano. Gratulacje. Wyszła mi. Oj, słuchajcie, ale ze mnie ciapa. Wyszła mi, muszę jeszcze raz, dobra, jest. Oni takie są właśnie. Tam jest jedno. Co powiesz? Już nie musisz naprężać. Co, szczęśliwa? No. Dobrze zaczął się dzień, co? No tak. No to idziemy z rybką. Piękny poranek. Piękny poranek. No ta jest spokojna, nie? Nie tak jak ta reszta. Nie jak ta reszta zwariowana. Oj. Nie chcę się całować. Nie chcę się całować. Kobita, no. No nie jest ten z tych tych nienormalnych. Idź. Pięknie poszło. No to jeszcze raz. Graty. Micha. Obi w nocy 10 plus. Albo aspoń 8 kilowi. To co, dziewczyny? Co robimy? Idziemy się ogarnąć. Idziemy na drugie jeziorko i zaczynamy wędkowanie. Tak. No to pięknie dzień się zaczął. Oby więcej tylko rybek wpadło, nie? Dobra, dotarliśmy na miejsce docelowe. Dzisiaj zmieniliśmy miejscówkę na Billhook. Jesteśmy już na samym końcu tego jeziora. Tak oto to wygląda. Tutaj jest już zakole. Całość idzie w tamtą stronę i można przejść jeszcze, słuchajcie, tutaj tędy. Tutaj jest dróżka. Nigdy tutaj nie byliśmy, ja tutaj też sam nigdy nie łowiłem.
wczoraj, poza wczorajszą sesją, która była tam z drugiej strony na początku. Dzisiaj spróbujemy tutaj na samym końcu, z drugiej strony, zobaczymy. Dziewczyny wybrały przede wszystkim, co wybrałyście? Kiełbasę. Kiełbasę, mamy tutaj kiełbasę polską, będziemy kroić na kawałki i dawać ją na włos. A tutaj, słuchajcie, mam taką niespodziankę od Roberta, od widza. Też spróbujemy spam with garlic, czyli z czosnkiem. Jak się spotkaliśmy wtedy na zasiadce 24 godziny i dostałem w prezencie od niego, wspominał, że już nie ma jej raczej chyba w produkcji, a miał ostatnią i dał mi w prezencie, także też spróbujemy. Oczywiście dzięki, Robert, za to. I w razie czego oczywiście znajdziemy jakąś alternatywę w postaci metody, gdyby ryby nie brały, choć mam nadzieję, że kiełbasa tutaj się spisze. Dziewczyny już czekają. Jesteśmy już generalnie naszykowani i zakładamy, podnęcimy sobie delikatnie, też kiełbaską, też tym spamem i tutaj pod brzegiem, to nie jest, widzicie, to jest wąsko, także tutaj pod brzegiem, jedna z tej strony, druga z tej strony i po cichutku postaramy się złowić jakieś rybki. Tak, dziewczyny? Tak. Teraz cichutko. Zaczynamy. Grywasz. Słuchajcie, musimy być cicho, bo tu jest końcówka, tak jak wziąłem. Pierwsze branie Ani po pierwszym rzucie. Kiełbasę. Polska kiełbasa. Trzeba ją wypuścić. Pierwsza rybka. Dobra, słuchajcie, bo zwariowany jest ten karpik. Dobra, puszczamy go. Tak. Słuchajcie, trzeci dzień z rzędu. I Andzia znowu pierwsza łowi rybkę. Ale chcę coś tutaj napomnieć, że w tamtym roku było tak, że to Zuza cały czas łowiła, a Ania czekała na rybkę. I teraz się role obróciły. No. Ale super, czekamy na następne rybki, nie? Tym rzeczy ja miałam więcej brań niż Ania. No. To też fakt. Tak, Zuza miała więcej brań niż Ania. Ale czekamy. Jest tutaj pięknie, naprawdę. Mega klimatycznie. Mega klimatycznie. Te alejki nad drzewami. Piękne. Pięknie to wygląda. Brawo, brawo. Wow, co to? Uważaj tutaj na krzaczki. No, 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 no. No, nie bój się. No. Oj, przeszedł. Tu się czułka, nie bój się. Kończkę. Andzia ma drugiego karpika. Co? Twoja druga rybka dzisiaj. Na co? Polska kiełbasa. Polska kiełbasa, no. Ślicznie. Także rybka wraca do wody i Ania przerzuca wędkę, tak? Tak. Dobra, to działamy. Andzia rządzi. Tak.
puszczamy go od razu, nie? Co? Półnoluski, no, ale tak, picie. I trzeci już ani dzisiaj. Zuza jest bez brania. To nic. To nic. Zaraz będzie branie. No pięknie. No pięknie. Ania, ty to dzisiaj... Wypuścisz Bastianek? No, 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 branie to masz. Pięknie, wszystko już mówisz. Dobra. Chcę coś teraz zobaczyć. Zamienimy miejsca. Czy to jest kwestia miejsca, czy to jest kwestia szczęścia? Zamienią się dziewczyny. Zuzia rzuci tutaj, a Ania rzuci tam. Zobaczymy. Zwiędzę za swoją rękę. Może to jest kwestia miejsca. Słuchajcie, no nie wierzę w to. Nie wierzę w to, a przestawiły się, Zuzi nie brało. Patrz to, patrzcie to. To jest jaź, ale jaź. Ale jaź. Jakiego ty masz farta, dziewczyno. Jestem w ciężkim szoku. Dwa razy taki duży jak wczoraj. Ale jaź. No ja w to nie wierzę. Patrzcie, jaki jaź. Słuchajcie, Andzia walnęła 44 cm jaś. Coś niesamowitego, co ta dziewczyna ma farta, to jest w ogóle masakra. Rozwala system, kompletnie rozwala system. Dobra, słuchajcie, puszczamy tą rybkę. 44 cm, śliczny buziak. I... Daj Andzi, bo to jest jej rekord, dobra? Dobra, słuchajcie, wypuszczamy go, no. Weź. No, dawaj, podbierak podnieś. No. Wypuścimy go. Niech idzie. Pomogę ci, serduszko, pomogę ci. Nie bój się. Tutaj, patrz. No. Daj. O. Spadaj, Jasiu. Małgosia, idź. O, poszedł. Słuchajcie, ma Zuza w końcu pierwsze branie. Proszę, muszę jej pomóc. Słuchajcie, ale zbliża nam się potworna pogoda. Ale jaki kapel. To ja takie fifloki łapię w nocy tam, słuchajcie. A Zuza tutaj przyszła i sobie go złapała. Widzicie? No. Proszę, jaki piękny karpik. Na kiełbasiurę popatrzcie. Kiełbasiary. Takie kiełbasiary są. Przepiękna rybka Zuzi. Naprawdę przepiękna. Zuzia, jesteś szczęśliwa. I to bardzo. No i widzisz, te dwa karpiki Ani i Jaś, to są jak ten jeden karp. Ja wiedziałem, że tak będzie, widzisz? Nie miałaś farta do ilości, ale znowu masz jakość. Pięknie, Zuzia, naprawdę. Pogratulujcie Zuzi za wytrwałość, naprawdę. Wczoraj się trochę podłamała znowu, ale teraz to już musisz być chyba uśmiechnięta i szczęśliwa. Przepięknie. Przepięknie. Co się, Zuza, dzieje? Burza nadchodzi. No, i to będzie naprawdę grubo. Sprawdziliśmy w tej chwili pogodę, słuchajcie. Jak nas to złapie, to będzie po prostu zwykła masakra. No nie chcemy ani zmoknąć, a już teraz grzmiało naprawdę bardzo mocno. Nie możemy ryzykować przede wszystkim przez dzieci. Gdyby to chodziło o nas, o dorosłych, to byśmy sobie tutaj parasol rozstawili. Jeżeli chodzi o dzieci, no nie możemy ryzykować. A naprawdę teraz zagrzmiało, co nie, Zuza? No. Zagrzmiało bardzo mocno. Tak. I chyba musimy się zwinąć niestety i odpuścić sobie tą przygodę tutaj dzisiejszą. Thank you.
Co? Pompa jak nie wiem. I wrzuciłem sobie taką wędkę. Słuchajcie, nóż widelec. No i proszę, widzieliście, że skacze. Jakieś 5 kilo. Proszę, pobrał. Elegancko. Dopiero wypuściłem tamtego. Tutaj na kiełbasę rzuciłem. Patrzcie, tak idzie. Tam poszedł, łapa. Na razie nic nie mogę zrobić. Jak szalony wszedł, co? That's the bite. Easy as that. Taki zaos. Lovely one. Nice one. Yeah. Lovely one. Yeah. Lovely one. And sausage, you see? Piece of sausage. Druga i to w dwie minuty odstępu. Słuchajcie, kawał z kiełbasy. Patrzcie to. Obiadu zjeść nie mogę. O. Słuchajcie, nie będę wam tego pokazywał, bo nie ma co pokazywać. Piękny, naprawdę śliczne są te kolory. Patrz, jaką mają łuseczkę przepiękną. Oj, a niegrzeczne? Kolejny piątaczek. Kolejny piątaczek, niegrzeczny, puszczam go do wody. Cały czas pada deszcz. Jak się rozpadało, tak pada. No było chwilkę, że nie padało. Opuścili, widzę właśnie pompy. Napowietrzają wodę. Widzicie te bąble, co idą? Tam też są z tamtej strony. Te białe takie plamy to bąble. Tutaj się ryba spławia pod moim zestawem. Pada, pada, pada. Tak myślałem, jak troszkę przestało, że może zabiorę dzieci jednak z powrotem tam. Albo coś zaryzykujemy, ale jednak te chmury no nie napawają optymizmem. Sprawdzałem pogodę, ma być tragedia do końca dnia i całą noc ma padać. Wiatr porywczy jest, także jednak rezygnujemy. Co, rzuciłem jedną na kiełbasę. Druga jest na PV-kę mieszaną. O, patrzcie to, branie na żywo. Patrzcie to, to jest na kiełbasę. Branie na żywo. Słuchajcie, branie na żywo. Renia, weź to. Kolejne branie na kiełbę. Widzicie, na żywo, nie? Na kiełbasę rzuciłem i jedzie. No coś niesamowitego, no także zostajemy jednak tutaj, słuchajcie. No nie będziemy ryzykować, to przede wszystkim są dzieci, są za młode. Mają być przede wszystkim grzmoty. Już były te grzmoty, także my wiemy, że będzie burza. No nie będziemy ryzykować, nie warto ryzykować. Ja sobie wędki zostawię, no ale... No siedzimy, nie? Zobaczymy, mam już widać, coś spadnie, może ta pogoda trochę pogoni karpia do większego dożerowania. Może coś większego się złapie. No zobaczymy, nie? Ważne, że coś bierze. Widzicie, na żywo tutaj, elegancko. A jakie fifloki, nie? 5-kilowe. Ciekawe, kiedy te większe się ruszą. To nie jest duży. Ciekawe, jest są te większe. Chciałbym kiedyś większego tutaj chwycić, ale... Czy to będzie możliwe? Śląska sausage rolls. Ledwo się zmieściła. Co ja wam tu dużo będę gadał. Piękne branie, odjazd na żywo. Patrzcie, poplątał wszystko. Ale kawałek kiełbasy. No nie mam pytań. Nie mam pytań. Jakie to jest bydle. I aż dziw bierze, że to tylko 5 kilo? Że to tylko 5 kilo. No nie, no nie wiem, może ja mam coś źle z wagą. Aczkolwiek jeśli
Takie mają brać tylko 5-kilówki, takie pełnouskie. To jestem jak najbardziej. Znowu jedzie. Ale jedzie. Teraz go lasek. Spiął się. No. Podejrzewam, że miał coś podobnie do tamtej ryby. Tak, no 5 kilo, 4, 5. Nie było to 10, nic. Przerzucamy to. Tak jak mówiłem, pogoda jest obskurna. Leje, grzmi, są grzmoty, pioruny. Jest coraz gorzej. Także całe szczęście nie wybraliśmy się nigdzie. No i może być ciężkie łowienie, aczkolwiek może będą brały karpie w deszczu. Słuchajcie, branie w strugach deszczu. Branie w strugach deszczu, jakieś 4,5 kilo, może 5. A jak tamten. Teraz go holowałem, wypuszczam go. Puszczamy go od razu. Karp jest w strugach deszczu. Co ładna, jaka jest? Nie widzę. Witam was po ogromnej ulewie, która nas spotkała. Była tutaj kompletna masakra. Jesteśmy cali mokrzy. No może nie cali, ale słuchajcie, wszystko mokre. Musieliśmy się poprzebierać. I tak z godzinkę było przerwy przy tym najgorszym, czy półtora. I taki, słuchajcie, komonisko. Takie komonisko. Następny, tak jak tamte ostatnie. Takie o 4, może 5. No, nie ma co wydziwiać. Puszczamy go dalej. Piękne są tutaj te komony. Chciałem tak rzec, że odkąd się deszcz pojawił, to same pełnołuskie łykają. Proteinkę i kiełbaskę. Cały czas. Dobra, idziemy na kolację. Minęło ze 3 minuty i taki maluszek ze 3 kilo może. No nieważne. Śliczny jest, kolorowy, piękny. Puszczamy go, nie będę go męczył. Nie ma sensu. Nie pamiętam, czy to było pierwszego dnia, czy pierwszej nocy, czy to było wczoraj. Wczoraj w nocy? Wczoraj w nocy chyba nie. Nie pamiętam, ale jeśli kojarzycie, teraz na kiełbasę pobrała, popatrzcie. Ten ogon ma taki, widzicie? Dziabnięty. Coś się stało, patrzcie. Drugi raz na tej zasiadce mam tą rybę. Nie pamiętam, ile ona miała, pewnie ma tyle samo. 4 i coś, czy 5 i coś. No fajnie drugi raz spotkać tą samą rybkę, tym razem na kiełbasę. Wszystko na razie na kiełbasę jedzie po deszczu. Puszczamy. A więc kolejny. No piękny, to te już teraz co biorą mi tutaj dzisiaj z wieczora. Co prawda na kiełbasę, ale to takie piąteczki już są, nie? Ciekawe, czy jakieś większe jeszcze podejdą. To już naprawdę kawałek fajnej ryby. Grubaśne, naprawdę. Chciałbym pokazać wam bliżej, ale one są strasznie tutaj, jak wam mówiłem, ruchliwe, jakieś takie, kurcze. Ciężko z nimi zdjęcia zrobić cokolwiek. Nie chcę ich męczyć, jak będzie coś powyżej potencjalnie tych 5, 6, 7 koło dychy, to wtedy może jakoś lepiej zaprezentuję, aczkolwiek to starczy. No, takie podobne, od między 5 a 6, no nic większego. Zbliżamy się już wielkimi krokami do nocki, ostatniej nocki, że tak to określę. Piękny taki ciemny malec, szkrabek, jak cała reszta. Od 3 do 5. Nie ma co wydziwiać, nie ma co ważyć.
Puszczam go, naprawdę, biorą co chwilę, nie wszystko wam pokazuję, takie co ładniejsze tylko. I tak jak powiedziałem, zbliżamy się do tej nocki ostatniej. Miałem nadzieję, że coś się zadzieje. Dzisiaj naprawdę popadało, w tej chwili się uspokoiło. Mam nadzieję, że to ruszy tą większą rybę przede wszystkim. Trzymajcie kciuki na tą ostatnią noc. Miałem właśnie, słuchajcie, dwa brania w tym samym czasie. I Wierenia, chodź tutaj. Szykowała nam jeszcze kawkę wieczorną. Już ci podbieram. I mi się zerwała. A tutaj, proszę, Renia ma następnego. Nie, są tu duże, widzicie, na dwie kulki, słuchajcie. No, takie widzicie ile. Wypnę tutaj i wypuszczam od razu, nie? Zobaczcie, kogo złapałem. No już wam go dzisiaj pokazywałem go. Nie, już nie pamiętam, czy to za pierwszego dnia, czy nie. Popatrzcie ten ogon. To jest ta sama ryba. Dzisiaj go miałem. Dzisiaj go miałem, znowu jest ten ogon, widzicie? To jest ten sam kaper. Nie wiem, ile on tam miał. Za pierwszym razem chyba go mierzyliśmy, ważyliśmy to. No, tylko tak chciałem wam go pokazać, nie będę go prezentował 50 razy. No, odpinam go i wypuszczam. Taki 5 czy 6. Czy 6, ja już nie pamiętam. Nieważne. Tylko chciałem wam pokazać, że tak mu posmakowało to, co mu daje, że żeruje w tym non stop. Kolejny raz go złapałem. No. Słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widoczne, nie chcę go straszyć. Ale patrzcie, jak się zapiął. Za sam wąsik. Widzicie to? O, za sam wąsik. Piękny, pełno łuski. Skopex, truskawka. Widzicie? Piękny, pełno łuski. No, kolejny taki pod 5, ja wiem, może 6. Grubasek jest, jak nie wiem. Czekamy na większe. I to chwilkę dosłownie po tamtym. No jak moja dłoń. To no, z 4 kilo ma, no powiedzmy. Ładny. Niech rośnie. Oto Reni nocna sztuka. Z 5,5, może 6. A to może ty coś powiesz? Nie, powiedz. 6. Jak się holowało? To jest typowy double. No, jak się holowało? No. W nocy? Fajnie. Co? No to jest twój w sumie chyba rekord? Nie, no ty masz już rekord tamten, nie? Wcześniejszy. No ładnie, elegancko, słuchajcie, puszczamy tą rybkę, zrobimy Renie jakieś zdjęcie. Piękne ma łuski. No i takie widzicie, teraz podeszły na ostatnią noc, podeszły takie no po 5-6, wcześniej to takie fifloki po 2,5. Tragedia, ale no zobaczymy, no może są tutaj te większe, może podejdą. Renia ciągnie ze mną, stwierdziliśmy, słuchajcie, że jedno branie ona, jedno ja. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Siedzimy całą noc, także daj mu buziaczka jeszcze. No. Babcie wyślij. No, dobra. Mamy poranek ostatniego dnia. Powoli się pakujemy. Właśnie pojechało, słuchajcie. Andzia dzielnie walczy na moich wędkach. Nie zwijaj jeszcze, nie zwijaj, Ania, nie zwijaj. Podtrzymuj sobie drugą rączką, kochanie, wędka. Nie zwijaj na razie, masz już dobrze, dużo wędki, znaczy żyłki zwiniętej. I pojechało na dwie kulki proteinowe. I dzielnie walczy, czekamy. Niech sobie wyciągną jeszcze ostatnie rybki. Silna, co? Słuchajcie, w nocy nie działo się dużo, to znaczy były tam popierdki takie, to co widzieliście na tym, co jeszcze do 12 w nocy, co Renia złapała, tam było trochę brań, a później to takie były popierdki, a od północy do trzeciej nie było nic. Później jedną zerwałem, nie kręciłem tego, bo naprawdę nie było czego kręcić. Pakujemy się powoli.
Rozpakowany jest fajnie, ale pakowanie się jest. No. I teraz pierwsza rybka. Mówię, niech dzieci sobie ciągną, jak coś jeszcze przyjdzie, mam jeszcze ze 2 godziny. Także odczepmy. Wariata. Ja, Gania. Ręczka boli. Czy nie będziemy jej to pokazywać, one naprawdę są zwariowane. Teraz udaje, że jest niby grzeczna, tylko ją dotkniesz, to będzie skakać jak głupia. Puszczamy ją po prostu do wody. A więc przyszedł czas na zakończenie wakacji z wędką. Powinniśmy zacząć od początku, czyli od kanału Basingstock. Tam niestety nie poszło nam najlepiej. Pogoda, upały, wysokie ciśnienie, opadająca woda. Niestety dało to wszystko o sobie znać. Nie było tak rybnie, jakbyśmy tego oczekiwali, chociażby nawet w połowie. Tak czy inaczej, to był świetnie spędzony czas. Myślę, że się zgodzicie wszyscy razem, bo naprawdę świetnie się bawiliśmy. Dziewczyny naprawdę były tam mega dzielne, Bastian też był mega dzielny. I choć mu wtedy obiecywałem tą wędkę, tego bata, no niestety przez to, że ryby nie brały, nie było absolutnie sensu tego robić, bo po prostu ryba nie żerowała. Tak czy inaczej, to był mega fantastyczny czas nad kanałem Basingstock. Później przyjechaliśmy tutaj, czyli przystanek numer 2. Czy spełniłeś nasze oczekiwania? Myślę, że w 50-60% na pewno, a przede wszystkim, już nie licząc mnie, mojego faktu polowania na karpia 10+, które mi nie wyszło, niestety, mimo zmiany taktyki i używania chociażby kulek proteinowych, nęcenia kulkami proteinowymi, bo jak wiecie, ja jakimś wielkim fanatykiem tego nie jestem. W każdym razie stwierdziłem, stawiam wszystko na jedną kartę, zmieniam taktykę na ten staw i postaram się złapać większą rybę niż takie standardowe okazje, które tutaj wpadają. Mi nie wyszło, ale nie możemy zapomnieć o 4 kolejnych rekordach, które tutaj padły. I Renia ma swój rekord karpia. Już nie pamiętam, ile on miał, 6 coś. Bastianek, no Bastianka nie był ważony karpik, ale widzieliście w filmie, naprawdę dzielnie walczył. To był jego pierwszy haul do tego takiego karpia. Naprawdę wielkie gratulacje dla niego. Myślę, że powinniście zostawić w komentarzu naprawdę pozytywne emocje dla Bastianka, bo on naprawdę dał z siebie bardzo dużo. Zuza, mogło być lepiej, ale no niestety no trochę brań się nie przycięło, troszkę zaspała, ale kończy tą zasiadkę z rekordem karpia. Także tutaj też jest bardzo pozytywnie. I przechodzimy do Ani, która zrobiła 3 rekordy, bo zrobiła karpia, jazia i pięknego leszcza. Więc tutaj wielkie gratulacje dla nich wszystkich. No tak jak ja powiedziałem, mi nie wyszło, ale ja się nie załamuję. Ja sobie dam radę. Jeszcze tutaj pewnie nieraz będę i nieraz będę miał szansę zapolować na karpia 10+. Także nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o mnie. Jestem bardzo szczęśliwy, że każdy z nich miał szansę i tą szansę wykorzystał, żeby pobić swój rekord albo i też złapać pierwszą rybę w swoim życiu. Także myślę, że z uśmiechami na twarzy możemy śmiało kończyć te wakacje z wędką. Dziękujemy Wam za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji, do komentowania, szczególnie tak, do lajków, szczególnie dla młodzieży, która naprawdę dzielnie się spisała, dzielnie walczyli, mają tyle w sobie uporu, jak już tacy dorośli maniacy wędkarscy. Także gratulacje wielkie dla nich. Dajcie łapki, zostawcie suba, zostawcie komentarz i widzimy się niebawem. Pozdrawiamy Was serdecznie, trzymajcie się ciepło. I cześć. Pa. Właśnie zwijałem, miałem zwijać wędki, bo już wszystko jest spakowane. I jeszcze na do widzenia odwiedził mnie taki ponoć 6-kilowy klocek. Coś niesamowitego. Na do widzenia. Może nie jest to 10 kilo.
Może nie jest to 10 plus, może nie jest to 8, może to nie jest 9. Ale cieszy, bo jest więcej niż 5. Nie mogłem sobie odpuścić, musiałem ją dograć. Piękna rybka, naprawdę, z tej wody. Jestem mega zadowolony. Na kawałek śląskiej kiełbasy. Proszę. Także do miłego zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.